Wojciech, jestem z Warszawy i no, jestem wdzięczny panu profesorowi za to, co zrobił, dokonał i za tą metodę, którą upowszechnił i na pewno będę z niej korzystał, dopóki będę miał możliwość. Ja miałem wykonany zabieg na biodro. To były wstrzykiwane komórki macierzyste. Pomysł to się narodził już bardzo dawno temu, bo ja gdzieś tak z 8 lat temu miałem problemy. 10 lat temu w zasadzie miałem problemy z biodrem, które mi chirurdzy w Warszawie zakwalifikowali do wymiany. No jak mi zakwalifikowali, no to wpadłem w panikę i zacząłem szukać rozwiązań. I między innymi znalazłem rozwiązanie, czyli komórki macierzyste. Znalazłem waszą klinikę Medical Magnus. Zgłosiłem się do profesora i od tamtej pory się zaczęło. To był pierwszy zabieg chyba 8 lat temu. Wstrzykiwanie tych komórek starczyło mi to na 6 lat. Później po 6 latach znowu trochę mnie zaczęło boleć. Miałem drugi zabieg i teraz już jestem 2 lata po tym drugim zabiegu i wszystko jest super. Generalnie rzecz biorąc, no, to uratowało mi nogę, tak, bo już byłem skierowany do endoprotezy. Raz, a dwa, po prostu no, żyję normalnie, tak? Żyję normalnie, funkcjonuję, trenuję, uczestniczę w motorsporcie, więc no, jestem szczęśliwym człowiekiem. No, na początku oczywiście był tam lekki ból, który no, był coraz bardziej uciążliwy. Oczywiście ja to bagatelizowałem, dopiero w momencie, kiedy już był ból taki no, bardzo, bardzo uciążliwy, no to zgłosiłem się do lekarza, zrobiłem sobie rentgen, rezonans i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak mówię, okazało się, że mam po prostu kość biodrową w środku pustą, te panewki wytarte i tak dalej, i tak dalej. No i w pierwszym momencie chirurdzy oczywiście ciach, trzeba w ogóle wyciąć i tak dalej. No i ale się okazało, że jest inna alternatywna metoda, która spowodowała odbudowanie tej kości chrząstki, tak? Nawilżyło to i po prostu normalnie funkcjonuje. No, oczywiście mam jakieś lekkie dolegliwości od czasu do czasu, to jest takie sinusoidalne, raz jest lepiej, raz gorzej, natomiast normalnie funkcjonuje, tak? Nie mam z tym żadnego problemu. Jeżeli ktoś będzie korzystał z tego typu metody, no to chciałem mu po prostu powiedzieć, że rehabilitacja jest najważniejsza. Jeżeli nie ma rehabilitacji, odpowiednich ćwiczeń z odpowiednimi osobami, które się na tym znają, no to samo wstrzyknięcie komórek nic nie pomoże. Generalnie ja przez cały czas to robię, nie odpuszczam, tylko i trenuję, ćwiczę i później już we własnym zakresie biegam i na siłowni, i poza. Bo wiem, że to jest bardzo ważne. Że to jest bardzo ważne i to powoduje prawdziwą taką rehabilitację na co dzień.